Cześć, dzisiaj u nas Golf 5. Jak widać, jeszcze na seryjnym zawieszeniu, więc będziemy montować zawieszenie gwintowane firmy MTS Technik. Zapraszamy. Także jesteśmy już w trakcie montażu. Jak widać, tył w połowie ogarnięty. Sprężyna z amortyzatorem na miejscu. Druga połówka przed nami. Dawid tu już zaraz będzie odkręcał amorek z drugiej strony. Jak widać, o, tu już odbój osłona rozwalony, więc lata świetności mają ze sobą. Ogólnie chyba seryjne elementy to są i nikt tu jeszcze nic nie dotykał. Jak widzicie, montaż zawieszenia nie jest zawsze prosty i szybki. Ostatnio Audi A38P poszło bardzo szybko jakiś czas temu, a tutaj ta śruba, zobaczcie, jak jest skorodowana. Nie chciało to za cholerę wyjść, ale się udało, ale to było większym problemem, bo w poduszce górnej, o, urwała się ta wprasowana nakrętka od spodu. No i tutaj walka była ponad 2 godziny, żeby to wykręcić, ale jakoś się udało. Także jutro nowe poduszki, nowe śruby i działamy dalej z przodem. Tył, jak widać, mamy na gotowo już poskładany. Kwestia później tylko regulacji, jak opuścimy. Dawid przykręca tu już łącznik z przodu. Także przód w nowych poduszkach, śrubach mocujących poskładany. Zostaje nam kwestia przykręcenia kół, opuszczenia auta z podnośnika. Kawałek trzeba się przejechać. Zobaczymy, czy stoi równo i geometria. Także Golfika 5 mamy skończonego. Zawieszenie MTS-a, a konkretnie gwint, zamontowany. Także zdecydowanie fajniej wygląda. Myślę, że będzie cieszyło właściciela. Zapraszamy. Na razie, cześć.